Cześć wam dzisiaj, a ja wizualnie witam was w grze, która nazywa się Genshin Impact series o tym samym tytule i zacznijmy od tego, że mamy powrót Libena, co zresztą jest dość ważne dla dzisiejszych spekulacji i spoilerów, więc może najpierw zajmiemy się tym, co na nas tutaj czeka, bo to są te rzeczy, które z liku wiedziałem, że będą, ze spekulacji i spoilerów wiedziałem, że mogę się tego spodziewać, ale chcę to przeczytać, no, na własne oczka, na własne ślepka, więc witaj przyjacielu, co tam było, co tam było, wyskoczył do inna zoomy, w sumeru nie, nic. Poszedł do Fontaine instead. Zamiast tego wybył do Fontaine. To jest dość ważna informacja dla nas, bo wiąże się z tym, co czeka na nas w spekulacjach i spoilerach. Poobserwował sobie, co się dzieje na rynku, gdzie kapitał jeździ. Jada, jada, lewo, prawo. Lokal bardzo polubili. Dobra, z i na zoomy, okej, okay, ale to, co jest tutaj ciekawego, to... Dobra, gdzieś, gdzieś będzie miał te teksty? Tak, jest o ciemnych chmurach, które się zbierają, ale jest konkretny rząd fabularny. Am, um, tak. O, to, 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 to. Zaczyna się robić groźnie i niebezpiecznie. To jest dobra informacja, Liban zawsze dla nas ma dobre informacje, zanim dostaniemy się do danego regionu, więc fakt, że tutaj już ciekną pierwsze rzeczy o Fontaine jest bardzo znaczący, co więcej, zaraz powinno być tak. Sąd się zbliża. Do tego zaraz nawiążemy, przy okazji nie zapomnijcie podbić do tego gościa, bo oczywiście mamy drobne Primożemsy do odebrania, więc ok, Box of Marvels, przyszliśmy tutaj odebrać Primogemy za te cuśki, ja mam dzisiaj to stupnęliśmy. i jest z głowy, jest z głowy, więc ja będę leciał do miejsca, w którym mam dzisiaj posadzić swoje szanowne cztery lisie litery. I przeskoczmy do kolejnej rzeczy, którą dla was mam. W tym momencie odpala się Pocket Game Awards 2022, czyli kolejne wybory, w których możecie głosować co prawda, możecie głosować, ale nie możecie głosować na Genshin. Wszystkie inne gierki, które gdzieś tam w lewo, w prawo obserwuję, już się odpalają, że są kolejne głosowania i wysyłają ludzi w kierunku mm, danych ankiet, jeżeli to ankietą można nazwać, wyborów, wyborów głosowań. Ale Genshin nie, głównie ze względu na to, że w jednej kategorii można na nich głosować mobile developer i można głosować na miHoYo, nie HoYoWare z na miHoYo konkretnie. Mamy 2022. Okej, okay, dobra, skoro chcą na Mihojo, to niech chcą na Mihojo. Ale w żadnej innej kategorii Mihojo ze swoimi produkcjami nie występuje. Ani w najlepiej rozwijającej się grze, ani w grze, w którą wciąż gramy, ani w Best Mobile Game. W żadnej kategorii mobilkowej, która tam jest Genshin, ani nie mobilkowej, Ale tam są same mobilkowe, więc inna sprawa. W żadnej kategorii nie ma Genshina. No, bo wczoraj w ogóle była dyskusja Zarówno w komentarzach jak i miałem na privie Z dwoma osobami, którym się nie podoba Naganianie ludzi, żeby głosowali na wybraną produkcję To jest o tyle ciekawe, że to jest norma w świecie growym I nie tylko growym, bo jeżeli spojrzycie na światek filmowy To dzieje się dokładnie to samo Jak są jakieś wybory, że ludzie mogą decydować To fani danego produktu stają za swoją marką I bronią swojego ulubionego brandu To nie jest nic nowego, to nie jest zresztą nic dziwnego Na tym to polega Idziecie, jest 20 kategorii To działa troszkę na zasadzie reklamy w 19 kategoriach nie wiecie w ogóle, co się dzieje, a czy w większości wypadków wiem, no bo interesuję się grami na bieżąco i staram się ogrywać wszystkie tytuły. Więc z tych wszystkich kategorii, które były w Game Awardsach tylko w jednej nie wiedziałem na co odpowiedzieć, bo te gry, które znałem, mi się nie podobają, a pozostałych nie znam, więc nie wiedziałem na co głosuję. Zagłosowałem obojętnie na co, żeby mieć to z głowy. A wreszcie kategorii głosowałem na rzeczy, które ogrywałem. Wiedziałem tam troszkę liźnięte, miałem może nie jakoś wybitnie, bo powiedzmy sobie szczerze, nie przeszedłem Elden Ringa, ale bawiłem się w nim krótko, ale na tyle dobrze, że głosowałem na niego z czystym sumieniem w tych kategoriach, gdzie był. W innych głosowałem albo na Genshin, albo na inne produkcje, które znam gdzieś tam chociaż troszkę. Ale tam, gdzie nie wiedziałem, co to jest, to zapamiętałem parę tytułów i będę je ogrywał, będę je testował, więc to też działa na zasadach reklamy. Nie wydaje mi się, żeby ktokolwiek z ludzi głosujących miał swoich faworytów we wszystkich kategoriach, bo niewielu jest takich graczy, którzy ograli wszystko, totalnie wszystko, co wychodzi w danym sezonie na rynku, więc to też nie jest tak, że o, jest to naganianie i to działa troszkę na zasadzie szantażu, że się głosuje na swoją ulubioną produkcję, bo może w niej dadzą jakieś nagrody. Tak, ale nie ma graczy, którzy by ogarniali wszystko, to nie na tym polega, więc na spokojnie ludzie, nie miejcie wyrzutów sumienia, jeżeli nie chcecie głosować na Genshin'a z innych powodów, to totalnie rozumiem, szanuję, zresztą bardzo dobre argumenty się pojawiły, nie będę głosował, nie będę głosowała na Genshin'a dla tego, dla tamtego, dla i totalnie się zgadzam, twój wybór i jak najbardziej go popieram. To nie jest mus, jeżeli Primogamy dostaniemy, to będzie fajnie i jeżeli ich nie dostaniemy, to, to również okej, okay, żaden problem. Jeżeli chodzi o Pocket Game Awards 2022, to nawet jeżeli Michojo by zgarnęło, a nie wydaje mi się, bo Michojo to nie jest ta firma, na którą ja bym prywatnie głosował z tych tam wymienionych, to i tak nie wpłynie to na ilość rolków. Primożemsów, które dostaniemy, jeżeli cokolwiek dostaniemy Więc tak mi się skojarzyło, troszkę śmiechowe Oprócz tego, oprócz tego Ostatnia nielikowa informacja na dziś to jest, że wciąż trwa special event Carefree Dreamland Więc pamiętajcie, pamiętajcie tutaj wbijać Może włącza sobie z powrotem dźwięk Co prawda na nagraniu będę go zciszał, Ale jest git, jest git, jest git Tutaj nie mam zrobionego przede wszystkim daily I chyba cookingu nie zrobiłem na tym koncie A może zrobiłem rano cooking? Nie jestem pewny Nie, rezyny nie spaliłem Okej, okay, nie mam daily i rezina jest niespalona, więc tutaj jest tak. Powiedzieliście mi, jak ubierać te ludki, żeby dostawać nagrody na szczęście, te stroje da się podmieniać. Powiem wam, powiem wam, że warto tutaj wbijać dla samego zgarniania primogemów. Cała reszta nie ma większego znaczenia, jeżeli w ogóle jakieś znaczenie ma, więc lećcie, odbierajcie, bawcie się dobrze, jest to słodkie i nie zajmuje w ogóle czasu, ale primogemy są, primogemy są. Więc tutaj pyk, tutaj pyk, złapmy co dają, złapmy co dają. I to tyle. Uwaga, spekulacje i spoilery, spoiler i spekulacje, jeżeli ktoś nie przepada, polecałbym przewinąć dalej. Pamiętajcie wziąć wszystko z wielkim przymrużeniem, oka, jeszcze większym ziarnem soli, bo nie wszystkie z tych informacji, nie wszystkie. Zacznijmy od tego, o czym delikatnie wspominał Lieben i co do nas leci od strony takiej bardziej, bardziej likowej. To są informacje, które powiedzmy, że zaczynam powoli ruszać kijem, więc uszy do góry. Miejmy się na baczności, bo jak polecą strajki, to może być zabawnie. Czas sądu. Wygląda na to, że zarówno tak jak macie, nie wiem, czy ja mam jakiegoś Hydro O nie! Dobra, nieważne. Powinienem mieć ze sobą jakieś Stona. O, to, 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 macie tutaj my idols have no stains, I must correct you. Tylko prawa i trybunał mogą kogoś osądzać, nawet mnie. To jest to, o czym wam kilkukrotnie wspominałem, że jest mechanizm sądowy w fontaine, który może sprawić, może sprawić, że Focalors i, i tam ogólnie będą się działy różne nieprzyjemne rzeczy w stronę Archonki. Jeżeli dobrze rozumiem, do tego macie, że nadchodzący etap aktualizacji się 4. coś będą się zwały tak ogólnie Masquerade of the Guild, Maskarada winy. Będzie spory kawałek tego z maskaradą związanego z cyrkiem związanym i te, tego tego cyrku sądowego. Dokładnie, dokładnie. I zaczynają lecieć drobne informacje na temat tego co miałoby się dziać fabularnie, więc weźcie pod uwagę, że ja to wszystko co jest fabularne teraz w tym momencie pominę. Ale jest jedna rzecz, której no muszę wyjść, żeby wam to pokazać. O, jest tam Celestia. Wygląda na to, że z Celestią będziemy mieli troszkę więcej do czynienia niż było do tej pory. Już były drobne informacje, że z Celestią możemy mieć troszkę więcej, zanurzyć tam łapki, czy właściwie postawić stópki. Możliwe, że nie my, możliwe, że tylko będzie jakiś filmik, cutscenka, to jest chyba coś, co było sporo czasu temu na spekulacjach i spoilerach i to z tego, co rozumiem, się zbliża nie wcześniej niż aktualizacja 4.0 chyba, więc jeżeli chodzi o Celestię, zaczynają się różne spekulacje, które sugerują, że może to być związane jej Zbliżanie się może być związane z faktem, że. Momencik, tak patrzymy w dobrą stronę. Tak, Celestia najprawdopodobniej teraz wisi w okolicy Fontaine. Nie wiem, jak bardzo bezpośrednio nad Fontaine, czy w jakimś innym rewirze, ale Fontaine jest mocno zaawansowane technologicznie. Oni mają te swoje wszystkie steampunkowe motywy, które widzieliśmy z niektórych eventowych gierek związanych, czy eventowych gierek, eventowych puzelków bardziej dokładania z Fontaine związanych. I to mocno nawiązuje do fabuły Inazumy. Ten cień, o którym wspomina Lieben, jest przez niektórych. W których interpretowany jako cień Celestii, że Celestia się zbliża i zaczynają się tam ludzie bardzo, bardzo niepokoić. Co więcej, Fatui zaczynają mieszać, więc do tego portu nie będziemy przybijali, bo tutaj wchodzimy już w fabułę i nie wiem, na ile to jest prawdziwe, więc nie chciałbym nikogo w błąd wprowadzać, ale informacje, które wcześniej leciały, były takie, że Celestia, Fontaine, będzie pierwsze sensowne połączenie, będą tu się działy pierwsze rzeczy, które pozwolą nam zmienić troszkę nasze nastawienie czy postrzeganie Celestii w ogóle. Co więcej, co więcej, pojawi się Liben, który będzie na ten Temat gadał i faktycznie Libena już mamy, co oznacza, że reszta tych lików, spekulacji i spoilerów prawdziwa być może, bo jeżeli zaczyn jest dobry i Liben faktycznie mówi o tym, co mieliśmy wcześniej na spekulacjach, mówiłem wam, że będzie mówiono o Celestii, to się zaczyna jedno z drugim łączyć i mieć jakiś sens. Też nie przez przypadek w aktualizacjach 3.0, kiedy zaczynamy się jakby zbliżać, czy Celestia zaczyna się do nas zbliżać, została podmieniona. Wcześniej była dwuwymiarowym spritem, który sobie wisiał i zawsze wyglądał tak samo. Teraz Celestia jest trójwymiarowym obiektem, który się do tego obraca powolutku, bo powolutku, ale się obraca. Więc tym będzie więcej już na, no może nie na dniach, raczej za kilka ładnych aktualizacji, czy może nawet za, za ponad pół roku, ale będziemy tego trochę mieli, bo Celestia, no i do tej pory była rzeczą, o której tylko mówiliśmy, sobie mówiliśmy i spekulowaliśmy, a zbliżamy się powoli do momentu, w którym Celestia faktycznie zacznie mieszać z tym, co u nas w grze się dzieje. Więc jeżeli nie możecie się Celestii doczekać, to wygląda na to, że zaczynamy iść w tym kierunku, tak jak rok temu, kiedy pojawiał się Liben gadał na temat rzeczy z sumeru, które nas mogły zaciekawić i które teraz się sprawdzają, to jeżeli chodzi o celestie to. no, wspomina o niej. Tak jakby pośrednio o niej wspomina. Przeskoczmy do kolejnej rzeczy, też z tym związanej. Nie przechodząc jeszcze do nawiązań z wczoraj. Dobra, mamy troszkę informacji, więc jedna z frakcji, która w Fontaine jest, nazywa się The Kurt of Fontaine. Kurt to jest. Yy, dwór, dziedziniec albo sąd. Jest frakcja, która zajmuje się, jakby, pilnowaniem. Prawa i tego, co się wśród prawa mieści. Z tym mieliśmy już styczność. Nie wiem, czy pamiętacie takiego gościa. MPC z Fontaine zresztą, który gdzieś tutaj wydaje mi się z nim mieliśmy do czynienia. On się Patrice nazywał. I jeżeli dobrze pamiętam, Patrice był przerażony faktem, że jeżeli jego tam eksperymenty i badania nie dadzą sensownych rezultatów, to grożą mu prawne konsekwencje kiedy wróci do domu, a możliwe nawet, że i śmierć. Ja to odniosłem tak jakby troszkę panikował za bardzo, z drugiej strony może jednak niekoniecznie, do tego dojdziemy za moment. I jeżeli o tym mówimy, to te prawne motywy były podnoszone przez Janfej, która twierdziła, że są niepotrzebne zamieszane i dość złowrogie miejscami, więc tutaj jest potwierdzenie do słów Patrice, który to nas raczej nie okłamywał, albo przynajmniej mi się wydawało, że może troszkę nagin Prawdę, żeby dodać efektu do swoich słów, ale chyba jednak nie, chyba jednak nie. The Current of Fontaine bardzo możliwe, że będzie spełniało mniej lub bardziej Podobne zadanie do Sejżów z Sumeru Nie wiem na ile będziemy mieli z tym do czynienia. Wcześniejsze informacje, jakie dostawałem na temat Sejżów są takie, że będą kozakami. Nie chcę tutaj spoilerować fabuły sumeru, jeżeli ktoś jeszcze nie przeszedł, ale była sugestia, że możliwe, że niektórzy Saj'owie będą grywalnymi hojrakami. Nie to miałem na myśli, mówiąc wyprzedzeniem, że będą grywalnymi hojrakami Nie to, co się podziało fabularnie. Myślałem, że dojdzie jakaś nowa postać, a nie istniejąca postać Sejd'em się stanie, ale dobra, nieważne. Możliwe jeszcze, że zobaczymy jakiś Sejżów Nie znamy ich wszystkich, nie wiem z czym to się. Je tak do końca, bo ten kawałek fabuły jest dopiero przed nami, jeżeli w ogóle jest w najbliższym czasie przed nami. Więc Sage'ami miało się podziać troszkę więcej, niektórzy mieli być takimi mm", że chcemy ich ubić i faktycznie tak się stało, dokładnie tak się stało, chociaż myślałem, że oni będą bardziej w formie takie jak Child Boss, że widać, że to nie jest NPC i chcemy to sklepać, mamy możliwość to sklepać, a tutaj ten Sage, którego mieliśmy to było takie I jeszcze się z nim nie tukliśmy, więc to mnie troszkę zawiodło. Może nie dokładnie takie same, ale bardzo Podobne informacje lecą na temat Tego zestawienia z Kurt of Fontaine Nie wiem czy faktycznie będą tu hojraki, jakieś kozaki Ale przynajmniej jedna postać pojawiła się Na serwerze testowym To jest Chief of Justice z całego Fontaine Nazywa się Nuvilette, Nuvilette? Jakoś tak się to powinno chyba wymawiać Przy czym nie mam pewności Jaka jest płeć tej postaci Ja odebrałem to, że to jest babka Ale mogę się mylić To może być moja nadinterpretacja Więc Nowilet wiem tyle, że ma swój model I że też jest postrzegana jako kawał hojraka Ale weźcie pod uwagę, że ostatni kawał hojraka azarczy, jak on tam miał To po prostu był kawał dziada To jest drobne rozróżnienie, które wolałbym wiedzieć z wyprzedzeniem Zanim wam przekażę taką informację Więc nauczony tym doświadczeniem Nie mówię, że Nowilet będzie kawałem hojraka, kozaka której przyjdzie i nam w klepie, bo niekoniecznie tak się stanie, ale wygląda na to, że jest to postać, której ludzie się boją i też dostaje informację, że mogą być drobne, sprzeczne interpretacje, kiedy się pozna. Yy, pozna tą postać. Mam wrażenie, że to będzie coś w stylu, że to będzie raczej młoda babka, taka słodka i urocza, która jak gada, to jest taka, o, bardzo miła jest. Ona wcale tak naprawdę miła nie jest i można się bardzo. Przejechać i pomylić, więc jeżeli o nowilet chodzi i o cały Crystal Fontaine, to tego będzie więcej: będzie kilku NPC-ów i parę postaci, które może, a może nie NPC-ami są. Nowilet, właśnie tak, to jest, to jest ta jedna, która jest wymieniana. Czy który jest wymieniany, nie wiem, jaka jest płeć. Jako ta postać, z którą będziemy mieli więcej do czynienia, która niekoniecznie będzie tylko NPC-em-może będzie grywalna, ale nie wiem. Nie, nie, szczerze powiedziawszy, nie wiem, dostałem tylko informację takie, że zaczyna to być testowane gdzieś tam tak bardziej, na tyle bardziej, że do mnie docierają te informacje. I tutaj też jest info, że Yanfei powinno być więcej. Więc, bardzo możliwe, że w jakimś queście będziemy mieli do czynienia z Janfej, będziemy mieli zapożyczenie z Liwe. Janfej przybędzie nam z pomocą, żeby nie wiem, uratować nam tyłek. Mi się to szczerze powiedziawszy skojarzyło z filmem. Ale, jazda 2000 rok albo 2002, gdzieś jakoś taka okolica. Gary Oldman tam grał takiego rudego popaprańca, i główny bohater wybierał się. Na przejażdżkę, o o, na przejażdżkę jechali autostradą 60, która w Ameryce nie istnieje, więc jechali przez drogę, która jest mityczna, nieistniejąca, i tam w jednym momencie trafili do miasteczka, które było właśnie rządzone przez. System sądowy taki porąbany i potrzebna była może nie tyle była potrzebna pomoc z zewnątrz, co myślenie z zewnątrz, wydaje mi się, że to może być ten rodzaj zagrywki, i tutaj tym myśleniem z zewnątrz będzie właśnie Janfej, ale to są takie drobne informacje, które lecą na temat rzeczy, o których za bardzo pojęcia nie mam, tylko dostałem strzępki informacji, że coś tu powinno być. Przejdźmy do kolejnej rzeczy, bo Nowy Let nie jest jedyną postacią, której wiem, że coś się powinno tutaj zacząć dziać. Następną na liście jest ten czopek. Mamy tego czopka, o w którym ostatnio nawet było więcej i teraz zaczęły się pojawiać drobne arty, które pokazują jak on powinien wyglądać kiedy będzie większy i również te arty zostały wrzucone w kilku miejscach z błędnym podpisem, że to jest jego starszy brat. Nie wiem czy życie. on ma starszego brata, który jest tym bardziej sensownym, poważniejszym w organizacji jego rodzinnej organizacji. I jeżeli chodzi o Sińciu i jego brata, to od dłuższego czasu były informacje, że z tym bratem coś więcej powinno być, tak jak wam wczoraj wspominałem na spekulacjach i spoilerach, pojawiło się kilka postaci, które Albo mają nowe modele, może będą miały jakieś placeholdery się pojawiły, to nie jest potwierdzone info, że będą miały nowe modele, na tym teście po prostu pojawiły się z informacją, że to jest placeholder. Może to być błąd, może to być przypadek, może to być coś znaczącego. Jedna z postaci, która tam jest, która została wygrzebana przez moich, że o pojawiła się, pojawiła się, jest brat sęciu. Więc bardzo możliwe, że brat 5 dostanie model. Nie wiem, czy będzie się on pojawiał jako postać grywalna, czy tylko jako NPC, z którym będziemy mogli pogadać, ale brat 5 się pojawił. Tam na jednych, jednych konkretnych. Testach, jeżeli tłumaczenie nie jest zrąbane i też nie jest wymienione z imienia, jest raczej z reakcji, i reakcja jest taka, że to jest brat Sięciu. Więc jeżeli jest dobre tłumaczenie i dobra interpretacja tego, co tam się dzieje, to brat Sięciu jest na liście, krótkiej liście postaci, które może poznamy, a może nawet zagramy. Z informacji, jakie mamy na jego temat, jest takie, że niezbyt popiera zainteresowanie młodego Sięciu czytaniem książek, więc okej, okay, idziemy w tę stronę przynajmniej fantastyki, całej tej reszty, którą Sięciu czyta, i są traktowani jako sprzeczność. W ogóle ten art, który wam tutaj Wrzucam, to jest sojo wersu. Autorem jest Edwiz, chyba tak się to będzie czytało. Jest on podpisany, jest on podpisany i z tego arta wycinane są fragmenty, które poleciały gdzieś jako bait, że tak wygląda starszy brat Sinciu, tak nie wygląda starszy brat Sinciu, tak wygląda czyjaś wizja starszego czopka. Dobra, ale wracając. Sinciu wraz z bratem traktowani mogą być jako sprzeczności, pytanie jako sprzeczności czego? Sprzeczności charakteru, sprzeczności żywiołu, nie wiem, ogień i woda, to znaczy, co prawda tam było Fire and Ice wymienione, więc Krajo y, i ogień. Niektórzy od mojej strony też spekulują, że on mógłby być tym Krajo, gościem, którym Shinciu oryginalnie miał być, a nie jest. Więc co, jeśli brat Shinciu będzie krajopostacią, tak jak oryginalnie miał ten kolo być? Nie wiem, trudno mi na to odpowiedzieć. Melduję, że starszy Shinciu się pojawił, mignął na testach. Nie ma nic w tych informacjach, co by sugerowało, że jest testowany jako postać grywalna, co może oznaczać, że będzie faktycznie NPC-em. Ale tak jak mówię, z tamtego serwera bardzo, bardzo, bardzo mało danych jest. Poza tym, że nie zgadzają się sumy tego, co miało być wcześniej. Ale uderzają pod inną mańkę rzeczy, które są na innym serwerze. Czym zajmiemy się w najbliższych dniach, bo jest jedna bardzo ważna i bardzo ciekawa rzecz do podniesienia. Tylko kończę badania w tym temacie i kończę tłumaczyć sobie rzeczy do researchu. Pamiętajcie, że wciąż trwają różne konkursy, jest ten z Dakim Akurą od Iw Anime, jest urodzinowy dla Artosława, gdzie projektujecie tatuaż. Jest drugi konkurs tej dabowy, w którym również blessingi do zgarnięcia są prócz tych naklejek, które były poprzednim razem. I ostatnim nowym konkursem jest ten związany z anime od szybko bieszka. Jedyny konkurs, w którym nie musicie nic zrobić rysować <noise> na chwilę obecną, więc lecicie. Wszelkie informacje macie na dole w przypiętym komentarzu. Dzisiejsza miejscówka została podesłana przez Desolate Lift. Pozdrawiam Cię mocno i serdecznie jesteś osą. Awesome? Pamiętajcie, że wciąż trwa Delic in Web Event. I jeżeli odhaczacie wszystko od początku miesiąca, to dziś jest dzień 28, co oznacza, że do końca miesiąca nie zostało nic ciekawego, ale w przyszłym miesiącu czekać na Was będą trzy paczki z primogemami. Jeżeli nic się nie zmieni, to dnia 4, 11 i 18 po 20 primogemów łącznie 60. I nie zapomnijcie również wbić do plecaka do zakładki. Z gadżetami, żeby sprawdzić, jak długi cooldown pozostał wam na Parametric Transformerze. W moim wypadku są to dwa dni. Korzystając z okazji, chciałam bardzo mocno i serdecznie podziękować wszystkim wspierającym jesteście fantastyczni. Lisi magowie jesteście osą, wasza magia jest potężna. Lisi arcymagowie jesteście arcyosą i wasza magia jest arcypotężna. Lisi Twitcher nauczy jesteście Twitcher osą. i wasza magia jest Twitcher potężna. Dziś powinniśmy się raczej zobaczyć na streamie o godzinie 18 na Twitchu, rzecz jasna. Aczkolwiek nie obiecuję, bo jestem tak nieprzytomny, że... Wiem, że mam parę rzeczy do zrobienia i muszę je zrobić i jak do 18 się wyrobię, to normalnie stream będzie. Nawet nie ninja stream, tylko normalny stream. Liczę na to, że będzie, mieliśmy pograć, mieliśmy się powygłupiać, może chwilę w gęszcinach, potem jakieś fasolki. Coś porobimy, ogólnie powinno być dobrze, fajnie i sympatycznie, ale tak jak mówię, sporo do zrobienia jest i naprawdę liczę, że dam radę wszystko zrobić. I to już jest wszystko, co ja dzisiaj dla was mam przygotowane, więc życzę wam miłego dnia, dobrego odcinka. świetnych pięciogwiazdkowych roli. Niech Boże Karędziu wam sprzyja, widzimy się przy najbliższej okazji, która może nadarzy się. Dziś wieczorem do następnego, i hej, już zaczynałem się mu lepiej czuć. Już kawa zaczęła działać. To tak wydaje mi się, że potrzebuje drugiej kawy. Ciśnienie zaczęło chyba spadać. Potrzebuje drugiej kawy jak nic.